Dzień dobry, nazywam się Maciej Klusak. Dzisiaj troszkę o zsinieniu Ostrowa Wielkopolskiego, o wielkim problemie sinic, który mieliśmy na zbiorniku Piaski Szczygliczka. Sinice zniknęły, na szczęście można wrócić, trochę zniknęły nam też upały, no ale tak jest to polskie lato. Cała narracja wokół tego tematu była taka niesamowita, bo właściwie cały czas te sinice jakoś się pojawiają, one jakoś znikną, proszę być spokojnym, widzicie, rozumiecie, na powietrzymy, każdemu się może zdarzyć, natomiast nikt nie powiedział, dlaczego tak naprawdę się dzieje i co z tym fantem zrobić, czyli jak rozwiązać problem. Jak sięgniemy do prawa wodnego w najnowszej wersji z 2010 roku, to tam zobaczymy nowe definicje takiego miejsca, gdzie się możemy kąpać. I ten podział wygląda w ten sposób, że to jest albo miejsce przeznaczone do kąpieli, zwyczajowo przeznaczone do kąpieli, albo kąpielisko. Oczywiście kąpielisko to są wysokie standardy zarządzania wodą, badania wody, procedury dla organizatorów, większe bezpieczeństwa. No i pytanie jest, czy Piaski Szczygliczka są kąpieliskiem? I nie są kąpieliskiem. Dlatego zwróciłem się do prezydenta miasta Jarosława Urbaniaka z interpelacją już parę dni temu, żeby wziął się za ten temat, żeby doprowadził do tego, żeby tak wielki zbiornik rzeczywiście mógł zostać kąpieliskiem, żeby odpowiedział, dlaczego mamy takie zaniedbania, co jest przeszkodą i jak tą przeszkodę rozwiązać. Ja się nie dziwię, że zarządca terenu, spółka MZZ nie kwapi się do takich rzeczy, bo jeżeli widzą, że w mieście nie ma wizji albo jest niechęć do tego, żeby zapewnić mieszkańcom Ostrowa wypoczynek nad wodą, no to takie są konsekwencje. Konsekwencją są wypowiedzi absurdalne zupełnie o zamknięciu basenu miejskiego z przyczyn ekonomicznych. Natomiast to zawsze będzie do takich rzeczy, czy prawie zawsze dopłaca, ale to jest misja i albo pokazujemy, że tą misję mamy, albo pokazujemy, że jej nie mamy. Także myślę, że czas jest skończyć z tą taką propagandą wokół Piasków, że tam są zainwestowane miliony, że to jest takie piękne, bo istotą Piasków Szczygliczka jest woda. Woda się zepsuła, nie było żywej duszy. Nikt się Piaskami nie zainteresował. Druga istotna kwestia to, jaki jest pomysł na to, żeby mieszkańcy, którzy nie mogą, nie chcą wyjechać z Ostrowa latem, a jest gorąco, mogli spędzać czas nad wodą. Na pewno nie rozwiąże go ta słynna już fontanna. Fontanna, muszę powiedzieć, że będzie na pewno pięknym miejscem w Ostrowie. Ja taką widziałem 2 czy 3 dni temu w dużym mieście i naprawdę wygląda to znakomicie. Oczywiście kąpać się nie będzie w niej wypadało, czy można. Natomiast z tą fontanną w kontekście tego, że nie mamy pieniędzy na to, żeby Piaski Szczygliczka były kąpieliskiem, czy chcemy zamykać basen miejski, to w tym kontekście ta fontanna jest taka jak duży Mercedes mojego kolegi dobrego, który jest naprawdę bardzo piękny, chciałbym taki mieć, ale po prostu na niego nie stać.